Siemanko, w moim sklepie na ospano.pl do zgarnięcia macie czapki oraz etui. A gdy już kupicie etui i czapeczki, moi przyjaciele, to trafia do was za darmo bransoletka i co najlepsze, autograf z waszym imieniem. Czy mój autograf, ale wasze imię, co nie? Więc zapraszam na www.ospano.pl i zapraszam do swojego sklepu. Teraz i wyłącznie teraz taka oferta. No i pamiętajcie, że czapeczek jest liczba ograniczona. Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i witam was w serii GTA 5 Życie Gangstera. To, co zrobiliście w komentarzach pod zeszłym odcinkiem, to cały dzień łapałem się o tak za głowę. Ja pierdzielę, wbiliście 15 tysięcy łapek w górę, moi drodzy. 15 tysięcy plus do tego tyle komentarzy, nie wiem, z 11 tysięcy, z 12, 13, kurde. Ale mogę wam powiedzieć, że po podliczeniu wszystkich pieniędzy mamy na koncie aż 87 tysięcy dolarów. Jak się to stało? W sumie wiem, jak się to stało, ale jestem po prostu zaskoczony. Dlatego, moi drodzy, zostawiacie taką energię pod tą serią, że bijecie wszelkie rekordy. Rekordy na pałę, na banie, nie wiem, co mam mówić, kurde. No rozbrajacie mnie. Dlatego bardzo wam dziękuję i pamiętajcie, że klikając jedną łapę w górę, to jest, moi drodzy, jeden zarobiony dolar w naszym sklepie. A pisząc komentarz, tylko umówmy się. Zauważyłem, że jest bardzo duży spam. Teraz będziemy liczyć troszeczkę inaczej te komentarze. Jak zobaczę jakieś spamy, kropki takie różne, to nie będziemy ich brać pod uwagę, bo to już jest za duży spam. Z hashtagiem sprzedajemy. Ci, co napiszą, to wtedy będziemy to mniej więcej podliczać, więc działajcie. A dzisiaj, kurde, no muszę powiedzieć o tej radosnej nowinie tutaj wszystkim moim przyjaciołom. Na początku pogadam z Ethanem i zobaczę, jak on w ogóle się czuje, tak naprawdę, no bo on tym wszystkim teraz, wiecie, on włada naszymi finansami, jeżeli chodzi o sprzedaż, więc jestem ciekaw, co mi powie. Kurde, nie ma tych pedów. Ethan, jesteś? Jestem tu w środku, do garażu właśnie. O, siemano, stary, jak tam? Siemano, no wiesz co, ja ci powiem, dobrze to poszło, wszystko wydaliśmy. No, nie wiem, jak to się stało. Co? Straszne branie jest. Wszystko? No tyle nie było już tego na ulicach. Każdy takie branie było, każdy miał robotę, wszystko wydaliśmy, no. A ty już nie mamy towaru? No nie mamy, trzeba dokupić. Pewnie będę za niedługo dzwonił po ten towar. Kurde, dobra, stary, to ja ci dam ci kontakt do Łysego i powołaj się na mnie, bo ja nie będę miał czasu, żeby cały czas tak ogarnąć, jak to tak będzie schodzić, co no. Nie? No dobra, dobra. Dam ci stary numer, zapisz sobie go i dzwoń do Łysego i ustawię jak najszybciej. Dobra. No to słuchaj, też jest mała komplikacja, LG ci o niej na pewno powie. No, okay. Jest leciutki przypał, musisz z nim pogadać. Dobra, to poszukam LG, a ty dzwoń do Łysego i daj mi znać, jak się dodzwonisz, kiedy, co i jak, okej? Okay? Dobra, 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 spoko. O, wilku mowa. Siema. Siema. No co tam, chciałeś gadać podobno? Chodź, środka, bo tu... Tak? Dobra, no co jest, stary, co się dzieje? Prawdopodobnie mamy Creta w teamie. Ale... Dlaczego? Nie rozumiem. Nie jest to dla ciebie dziwne, że kilku naszych zostało kradzionych. No nie kilku, kilkunastu. Pobitych i okradzonych przez Wagosów. Co ty gadasz? Skąd wiedzieć, gdzie sprzedajemy? No. Mam dokładnie takie same pytanie dla ciebie. Ale to czekaj, to ile straciliśmy siana? Tak z 15, 16 tysięcy? Jaja se robisz. Niestety nie. Moi drodzy, widzicie? W tym momencie aktualizują nam się pieniądze. Mamy teraz 72 tysiące dolarów. Wagosi zarąbali nam 15 koła. Wiesz co, LG? Stary, to są mocne słowa o Krecie. Jest, nie wykluczam ich totalnie, ale żeby dawać takie zarzuty, to trzeba mieć dowody, wiesz? Ja oczywiście biorę sobie to do serca, co teraz mi powiedziałeś, ale wolałbym, że jeżeli rzeczywiście mamy taką osobę, to po pierwsze, stary, musimy ustalić, kto to jest, więc też nie możemy teraz nikomu o tym mówić. Może jedynie Ethanowi, co nie? Ale Ethan o tym wie. No dobra, no to w takim razie, no musimy się przyjrzeć naszym ludziom. Mhm. Nie ma innego wyjścia, więc trzeba być teraz bardzo rozsądnym. Kurde, no nie wiem, co ci mam powiedzieć. W ogóle, jak z tym towarem? No, Ethan właśnie dzwoni do Łysego i ustawia się z nim na spotkanie. Dobra, a kiedy to spotkanie? No nie wiem, no mówię, że Ethan właśnie się z nim ustawia. LG, weź troszeczkę rusz tą głową. Wiesz co? Chodź, przyjdziemy się na osiedle, zobaczymy w ogóle, czy coś podejrzanego się dzieje, co? Przyjdźmy, może kogoś stary, nie wiem, zauważymy. Przypatrz się ludziom dokładnie. Ale powiem ci, zaskoczyłeś mnie strasznie z tą nowiną. Ja tylko łączę fakty. Czyli rzeczywiście mamy Kreta na osiedlu, to różnie to może być. I może to być każda osoba. No, z drugiej strony nikt nie musi nas sprzedawać i po prostu mieliśmy niefarta. Wagosi po prostu wiedzą, że jesteśmy osłabieni i tyle, nie? Ciężka sytuacja. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Siemano. Siemano, siemano. Jak tam? A, chilluję bombę. Ej, widzę, że wszyscy chillujecie bombę. No.
Dobry dzień wczoraj był, co? No, fest dobry. Dobrze, dzisiaj też może być fajny. O, już czekam z niecierpliwością. Dobrze, to czekaj. A gdzie reszta opaków? W domach zostali, czy co? No zapewne w domach. Czekaj, ja muszę zagadać z tamtym ziomem, stary, bo kiedyś mu coś obiecałem i wiesz, i... Siemano. Siemano. No, wybacz, stary, ale sprawy z takocem się strasznie skomplikowały, nie? Mieliśmy się spotkać, pogadać, no i widzisz, jak się potoczyło. Rozumiem to wszystko. Tak, co tam u ciebie? A, wszystko w porządku. Tak? Tak. Jakbyś chciał dalej znaleźć jakąś robotę, to... U nas w sklepie ten... Może się znajdzie jakieś miejsce. Jakbyś chciał dorobić normalną klasę, to nie? A, dziękuję za propozycję. Zastanowię się. W kontakcie. Dokładnie. Jak chcesz, to możesz zawsze tam podejść, zobaczyć, czy ci pasuje. Tam powinien być nasz taki jeden znajomy. Pajari to tam robi cały czas. Okej. Dzięki za info. No, siemano. No i co? Siema. Ludzi? Wszystko git wygląda. Będzie ciężko, stary, ustalić, kto to może być. Ale Ghost Kid jeździ motocyklem? A czemu nie? W sensie my zazwyczaj wozimy się w rajdach, nie? Rzadko kto jeździ na motocyklach. Może ma od starego czy coś. Może. Chociaż podejrzany. Powiem, że nie. Coś ten Ethan zniknął długo, co? Dobra, Ethan mi napisał, że on już jest na miejscu i pojechał taksówką. Ta? Mhm. Ale to gdzie on miał? Miał do niego zadzwonić, gdzie on jest? Jest umówiony i pakuje towar. Przyjechał taksówką. Takiego mi SMS-a wysłał. Jak to pakuje towar? Przecież my mieliśmy wszyscy tam pojechać. Nie wiem. Takiego mi SMS-a wysłał. Powiedz mu, żeby przyjechał do nas, a nie ściemniał. Odkleił się znowu. Za dużo tego bierze, kurde. Miał nie brać i widzisz, co się dzieje. Mówiłem? No, odkleja się, odkleja się. A jak ci w ogóle dziwnie? No spoko, dzisiaj się lepiej czuję, zdecydowanie. Fajnie tutaj, kurde, fajnie czuję, wiesz, no... To jest stare takie miejsce, gdzie się wszystko zaczęło, co nie? Więc taką no dobrą energię stąd czuję. Widzisz, kurde, ile siano zarabiamy, stary, masakra. Ty, czekaj. Jak już to byłem. Czekaj, kto to? O, co jest? Patrz. Aha. Co to za skrypeta? Co jest? Przyjechali się po pieniądze. Może chodźmy na bok pogadać, co? Bo gadamy na środku ulicy. Dawaj za kościół. Schowaj to. Chyba się zaczyna, moi drodzy, widzicie? Ktoś od pana do nas przyszedł. LG, weź stary, no. Zobacz, żeby nikt do nas blisko nie podszedł, co? Spokojnie. Przyjechałem po kasę dla pana O. 50 tysięcy leci do góry. Ale co, ja ci teraz mam dać 50 tysięcy? Teraz masz mi dać 50 tysięcy. Ale ty, czekaj, co, ja codziennie będę musiał wam takie pieniądze dawać? Będziemy się zjawiać co tydzień. Odbierać 50 tysięcy z waszych interesów. A jak nie zarobię 50 tysięcy? To będziesz miał problem. Albo osobistą wizytę. Poczekaj chwilę. Ojej, teraz ja chyba zaczynam rozumieć, o co chodzi, o co chodziło właśnie Quick J-owi z ludźmi pana O. 50 tysięcy. LG, skocz stary po kopertę. Mam 50 klocków stary tam pod tym materacem, to. Musimy płacić haracz dla tych ludzi. Tego faceta ze skakpetą? Okej. Lepiej mu płacić, sam dobrze wiesz. Nie, no ja się nie dziwię oburzeniowi LG, ale rzeczywiście gość ze skarpetą na głowie bierze od nas 50 koła. No ale ja wolę się na razie nie wpierdzielać w pana O. Jeżeli wy, moi drodzy, jesteście w stanie zrobić na jednym odcinku 80 tysięcy, przepraszam, 60 parę tysięcy, damy sobie radę, ale 50 tysięcy to jest bardzo dużo pieniędzy. Masz. Weź mu, chodź, zaniesiesz mu, chodź. Okej. Okay. Dobra, ej. Tutaj jest twoje siano. Ale czekaj. Jaką mamy pewność, że jesteś od pana? Taką, że jeżeli mi teraz nie zapłacisz, za godzinę będziesz miał wizytę. No i co? Którą co? Możesz oczywiście. No jaką mam pewność, że nie jesteś jakimś podrabiańcem i... Nie macie żadnych wizytówek? Pokaż broń jakąś. Ja no, to broń to jedno, ale... O kurde. Starczy? Czy mam zadzwonić po swojego przełożonego? No nie wiem, no. Nie, do chłop ze skarpetą? Od tego pana O i ze skarpetą na łbie przychodzi, to nie wiem. Dziwne to. Chłop z czapką. Nie, dobra, ale... Pamiętaj, że nas jest więcej w tym momencie. Odłóż tą broń, nie będziemy się przecież tutaj strzelać na dzielnicy. Spokojnie. Co ty, no to spokojnie, to po co celujesz do moich ludzi, jak się kulturalnie cię pytamy? Odłóż, bo się skaleczy. Ja się skaleczę. 50 tysięcy? No ile jak chcesz. Ony ci już potrzebne. Nie, wiesz co, to wolałbym chyba, żebyście przyjechali całą bandą i sobie wtedy to wyjaśnimy, niż mam się teraz dać pieniądze. Sorry, ale... Razem z naczelnikiem. Na te pieniądze bardzo ciężko pracujemy. Jeżeli mamy dawać, to chcę mieć pewność, że jesteś od pana, a nie przyjeżdża jedna osoba i nagle... Więc lepiej zjeżdżaj stąd teraz, zjeżdżaj mi z oczy i wsiadaj do fury, a jak przyjedziesz z ludźmi i mi udowodnisz, że jesteś pana, to przekażemy tyle, ile będzie trzeba. Jeszcze się spotkamy. No idź. Dobra, weźcie z kakwetem. Stary, teraz tak.
Weź te 50 koła gdzieś schowaj. Jeżeli rzeczywiście to jest chłopie gościu od pana O, to możemy mieć totalnie przesrane, żeby ta kasa nigdzie nie znikła, no. Okej, okay, nie ruszamy jej, totalnie zamrażamy ją i czekamy na rozwój sytuacji z tym gościem, dobra? No płacie będzie. No, schowaj to gdzieś. Bo rzeczywiście, pan O zawsze ma milionową obstawę, a teraz przyjechał jakiś gościu w skarpecie na głowie i chciał nas 50 tysięcy. Mam nadzieję, że nie popełnią w tym momencie błędu. A jeżeli nawet popełniam błąd, to po prostu jestem bezpieczny. Jak przyjedzie tutaj cała ekipa pana O, no to wtedy przekażemy mu te pieniądze. I raczej nic nie powinno się stać. Ja mam wrażenie, że pan jest bardziej wyrafinowany, co nie? Jest bardziej elokwentny niż ten gościu tutaj. Dobra, Ethan, bo ty podobno, stary, odkleiłeś się. No przyjechałem tam, bo mi napisali, że już nawet mogę przyjechać i spotkałem ich pakujących. No i przyjechałem tu, bo mi LG napisał, że na teraz mam przyjechać, coś się dzieje. Nie, to wiesz co, to pojedziemy kurkę, weźmiemy jeszcze kogoś do ochrony. Lepiej nie robić takiego hala jak ostatnio, bo przez to, że jechaliśmy na tyle auto, wiesz, to zadmuchaliśmy przypał. Wsiadajcie ze mną, weźcie jedną osobę i lecimy, co? Dobra, jak coś to schowałem pieniądze w pudełku po płatkach śniadaniowych, tam na pewno nikt ich nie znajdzie. Dobra, dobra. To ja dam siano temu, łysemu jak coś, mam akurat spoko. Tyle. Ty, polóweczka. Co tam? Jedziesz z nami. Dobra, wsiadajcie. Dobra, to gdzie to mamy jechać? Chwileczkę, tylko otworzę tego GPS-a. Bo policja chce, żebyśmy płacili 25% za to, że ten towar przerzucamy, nie? No. Nie wiem, czy dobrym pomysłem jest jechać tam furą. Wiecie co? Ja może pojadę po swojego crossa. Macie drugiego gdzieś? No ja mogę swoją bestię jechać. Weź jakiś motocykl, stary, w razie w... Ja mam motocykl Sancheza zielonego, mogę go wziąć. No to chodźcie, pojedziemy tam Sanchezami. Nie będziemy jechać furami, bo dmuchamy teraz przypał. Chodźcie, weźmiemy Sancheza i szybko lecimy. Biorę czarnego opaki. Myślę, że jak pojedziemy Sanchezami, moi drodzy, to będziemy mieć troszeczkę większe pole do manewru. Ewentualnie teraz będziemy mogli spróbować uciec z policji, bo tutaj nie mamy też tablicy rejestracyjnych, mamy kaski na głowie, a ciuchy zawsze można zmienić. A wtedy to rzeczywiście, no tamtym gruchotem to bym nigdzie nie uciekł, co nie? To gdzieś tutaj? Tak, tam musiał w prawo skręcić, ci powiem, bo tamtąd nie dochodzi GPS. A no dobra, no to kieruj mnie. Tu jak się kończy GPS, to musisz skręcić w prawo i potem w lewo w uliczkę. Tutaj w lewo teraz, tutaj w prawo skręcasz, tutaj jeszcze w przodu. Tu w lewo skręcasz. Czekaj, bo tu jest stary jakiś szlaban, może go miniemy. No tutaj może skręcisz w lewo i na prosto ich masz. No jeszcze w lewo. O, widzę łysego, dobra, klasa. Siemano, co tam? Siemano. O, jego źle ci. Co tam, łysy, kurde, stary, powiem ci, że wczoraj wszystko nam się sprzedało. Jak? Szybko. No. Co, może pomożemy ci szybko przeładować? No dobra, no. Coś jeszcze jest do przeładowania. Parę jeszcze pudełek. Zapakujcie wszystkie do takich pudełek z jakimś jedzeniem. Tam będą pudełka, będziecie widzieć. No dobra. To chłopaki, dawajcie. Przepakujecie to, co? To spokojnie. Już waha. Ty, to ile za helkę? Nie stać. Helka jest moja. Nie stać. Helka jest moja. Może kiedyś. W ogóle co, wy nie mieliście żadnej kontroli, żadnych problemów? Były, amigo, były. Oj. Co ty gadasz? Amigo, ostatnia transakcja w mieście, w Los Santos. No. Wszystkie teraz będę chciał mieć Skyhopper i go. Mogę wam dawać łódki, helikoptery, wszystko już nie chcę być przeszukiwany przez 32 funkcjonariuszy, przez to, że jestem najbardziej poszukiwaną osobą w mieście. Dobra, łysy, wierzę ci. Macali to nawet za poślady. Wszystkie transakcje mają wychodzić z Kajoperiko. No dobra, pomyślimy, wiesz, akurat jestem w trakcie negocjacji mostu, więc możesz będzie mieć czysty przejazd przez most. Ja wam mogę dać łódki, helikoptery, odrzutowce, wszystko da się ogarnąć. Bronię, nie wszystko. Nie jesteś nas na to, stary. Ale wiesz, wszystko można ugadać, tylko ja nie chcę już nigdy być w mieście. Jasne. Takie transporty. Dobra, będę o tym pamiętał. No, że tam jeszcze tego opaki macie? Nie, ostatnie. No dobra, łysy, no to co? Już to... właśnie przeniesiliśmy wszystko. Tutaj masz siano, tak jak zawsze, tyle samo. No dam ci znać, wiesz co, Ethan się będzie z tą kontaktował, bo ja też mam dużo na głowie, a po prostu jak będzie trzeba coś ogarniać, a będzie coś potrzebował do Ethana i Ethan od razu do mnie będzie walił, co? Oczywiście, si. Pytałem komentarze i zgodziliście się na to, żeby właśnie Ethan trzymał cały nasz biznes z towarem, dlatego bardzo się cieszę i tak jak teraz powiedziałem łysemu, Ethan będzie się tym zajmował. Jeszcze zaraz musimy pogadać z LG, ale najpierw już dogadajmy wszystko z łysym. Łysy, nawet nie wiem jak masz na imię, ale będę mówić ci łysy. Niech będzie. Ethan jak coś służy pomocą, nie? Iście, amigo. My się tu już mamy zapisanych jak coś. No to co, to chłopaki wracajcie na Kajo, my jeszcze sobie tylko tu poukładamy w tym i w kontakcie, nie? Łysy, ważna prośba. Nie dawaj temu przygłupowi próbek. Ethan się trochę odkleja. Słyszałem.
było, no. Chodźcie, opaki, zobaczymy pakę. Wiemy, no. Grube odklejki. Możecie sobie nawet zapalić, jak chcecie. Dobra, my spadamy. No jasne, trzymajcie się. Na razie, dzięki, łysy. Sayonara, amigo. Ten łysy to jest taki złoty człowiek. Cieszę się, że trafiłem na niego, na tym Cayo Perico. Przypłynął do nas, przywiózł nam to do Los Santos, nie musimy teraz nigdzie jechać, ale już kolejne dostawy niestety będą tylko na Cayo, więc już będziemy musieli kombinować. Etan, to idź zobacz, czy wszystko jest git. Idę zobaczyć, czy się wszystko pozamykało. No, a ten LG? No. Tak jak gadaliśmy wczoraj, masz zielone światło, ogarnij jakąś ekipę, stary, i bądźcie pod moim telefonem cały czas, jakby się coś działo, nie? Czyli ty odpadasz? Nie, no stary, no jak ja to mam robić? Znaczy ja będę z wami czasami jeździł, nie, ale... No, nie zawsze mogę pojechać i coś zrobić, no dlatego będę miał was, to nie? To będę ja, Etan jeszcze jeden taki się. No Etana też to nie pakuj, Etan jest od czego innego, stary. O to właśnie chodzi, musisz swoją ekipę zebrać. Dobra, to zbiorę. Potrzebujemy takich ludzi, których wiesz, nie mają nic do stracenia, nie? Będę odwalać najgorszą robotę. Na przykład ten ziomek po lewo. No może. I co, Etan? Wszystko pozamykane, paka się trzyma, możemy jechać. Co, tam gdzie ostatnio, co nie? Pepka. Co to cholera, słyszycie? Co jest w Wagosi? Cholera z tyłu! Dawajcie, ten nie żyje! Chowaj się LG! Weź się, ukryj! Co się dzieje, moi drodzy? Zostaliśmy zaatakowani przez Wagosów! Musimy ich rozwalić, bo nam towar ukradną! Stary, oni mają broń maszynową! Czuję, widzę. Gdzie jest Etan? Strzela się. Cholera! Stary, nie mamy szans! Etan! Chłopaki, to jest chyba za dużo, nie mamy broni maszynowej, trzeba się poddać. Jak się poddać, stary? Nie możemy się poddać, bo wtedy nas rozdupią. Ale jak mamy to przeżyć? Oni mają maszynowe, mamy zwykłe pistolety. Walić to, uciekamy. Co ty, LG, gadasz? Serio? Podchodzą! Walcie na most, jeden leży. Panowie, na 3-4! Kurde! Wow! Płyniemy. Dawajcie, tędy, szybko uciekamy, szybko! Wysadzili nam furgonetkę! Cudem tu przeżyliśmy! Dawajcie po motory! Jeszcze jest motocykl, szybko! Stoją, oni tu jeszcze nie dobiegli, siadamy. Szybko! Jazda, szybko! Walą! LG, strzelaj! O kurde, gonią nas Wagosi! Aj! Ucieka! Pomóż mu! Stary, odbijam tutaj w prawo! Widzę, jak on się strzela. Stary, gonią nas? To. Gonią nas! Przed nami, uważaj! Dobra, tam! Kurde, tam jest dzielnica Wagosów! Ja pierdzielę, zaraz zginiemy! LG, dalej są za nami? To. Kurde, gdzie mam uciec? Tary! Kiedy leży? Nice, podjeżdżają! Trzymaj się! A, cholera! Widzę to na tyłach. Dobra. Jest, drugi. Dostał, nice! Widziałem to! Trzymaj się, LG! Jeszcze jeden! Wol! Wow! Dostał w oponę! W oponę dostał! Dobra, nice! Stary, uciekamy! Dzwoń po Etana, żeby do nas dojechał! Gdzie on jest? Niby za nami gdzieś. Dobra, klasa! Musimy się gdzieś schować! Ja pierdziele, widzieliście to? Wow, ja teraz prawie znowu zginąłem! To jest niemożliwe! Uciekamy w góry! Jedzie Eton! Dobra, widzę! Jezu Maria! Pięknie, niepięknie! Ja pierdziele, jesteście cali? Życie mi przeleciało przed oczami. Ale w dwóch z auto wywaliłem, plus jeden motocyklista wam zleciał z pleców od razu. Skąd oni wiedzieli? No to już jest 100% wtyka. Mówiłem? Dobrze mówię się LG. No ale kto? Nie wiem, no. No ja mi szczerze, ten śmierdzi, nie? Mi śmierdzi ten, co się nie odzywał tam w podziemiach, szczerze. Jak się nie odzywa, jest taki zacofany, on może za dużo mówić. Chłopie, straciliśmy jednego gościa przed chwilą. No, ja go widziałem, że on tam się strzelał o życie. Na pewno zostanie honorowe. Ale wiecie, co jest pocieszające? Że Wagosi też teraz tego towaru to jest właśnie największy plus, że uciekliśmy, ale oni też tego nie mają. Ja pierdziele, no. Straciliśmy... Nie, ja nie mam pieniędzy. Czajcie, nie mamy siano. Zostało nam $4000 gdzieś. No, ja mam jeszcze kilka broni na dokach, ale to na pewno nie jest tyle pieniędzy, żeby... Nie, no nie wiem, kurde, ale... Nie wiem, co robimy. No nie wiem, trzeba zwołać gang i obgadać to. Mam jeszcze te 50 tysięcy, ale jeśli przejadą nam to odebrać, to już jesteśmy spłukani. Powiedz to jeszcze raz.
Mamy jeszcze te 50 tysięcy, ale jak przyjadą to odebrać, to już jesteśmy już totalnie spukani. Ty, ale w sumie ta wtyka teraz może być u nich. Ale jak u nich? No w sensie na ojca. Myślisz? Jeżeli myślimy o tej samej osobie, to dla Samantra to nie jest. Ja o nikim nie myślę i to jest problem. Ale co, chcesz tam pojechać? No weźmy, powinniśmy jakieś auto z ulicy. No i po prostu stańmy sobie. Oni nic nie zrobią, bo nie będziemy wiedzieć, że to my. Poczekaj stary, ja zdejmę bluzę, co? A ty możesz mi coś... To pojedź, ogarnij jakąś furę. Dobra, dawaj ten. Idziemy. Dobra, wiecie co, moi drodzy, ja teraz zdejmę koszulę i rzeczywiście... Może ten gość jest na tyle głupi, że teraz siedzi gdzieś z wagosami, no. Traciliśmy kupę siana, 20 tysięcy w tym momencie, ja pierdzielę. Dobra, zdjąłem koszulę, teraz będę się mniej rzucał w oczy. Jeżeli ten gościu rzeczywiście pojedzie na tą dzielnicę i rzeczywiście w ogóle ktoś sypie, bo może nikt nie sypać, ale jak dorwiemy tego gościa, co sypie, to będziemy musieli to załatwić, moi drodzy. Bardzo zły sposób. O, jadą chłopaki z tego, co widzę. Wiesz co, Ethan? No? Ja może zapakował tego krowca do bagażnika, wiesz? Wiesz co, jak do bagażnika? Nie zapakujesz go do bagażnika. No mały tu ten bagażnik, to się nie zmieści. Wiesz co, Ethan, weź go od choluj stary, bo ty się za bardzo rzucasz w oczy, a my pojedziemy z LG i ogarniemy teren. Dobra. Jedź LG, czekaj, może siądę do przodu, co? No w sumie. Dobra, stary, dawaj, stań tam gdzieś. LG tylko teraz bez numerów, stary, co nie? Nawet jakbyśmy kogoś zobaczyli, to nie reaguj, co? Wiadomo. Na spokojnie, wiesz co? Patrz, przed nami jest osiedle. Może obieć to tak dookoła, popatrzymy dokładnie, co? Spokojnie, rozpędzę po prostu mocno światła. Ciecieć. Widzisz zielony? Stary, no właśnie coś widzę. Czekaj, weź pójdź do przodu, nawróć, stary, i wieź tu na parking. Widzieliście tam gościa w takich zielonych ciuchach? Czy mi się tylko zdawało? LG chyba też go widział. Na spokojnie, bez przypału. Powiem, co paszkuje. Tak, dawaj. Na spokojnie, powolutku. Ty, widzę kogoś. Stary, tylko ostrożnie, co nie? Widzisz w lusterku? Tak, patrz, widzę go. Ty! A to nie jest przypadkiem ten, z którym gadałem, który chciał w takosie robić? To jest ten, co na motocyklu mówiłem. Idź w agos. Odjeżdżamy. Odjeżdż, no. Stary, weź się gdzieś tu zaczaj, chłopie. Jedź na prawo. I stań tu na prawo, naprzeciwko. Ty na lewo. Kurde, stary, jak ty jeździsz. Zdaj te prawko w końcu. Stój tu, stary, stój. Upewnimy się, jak wyjdzie na motocyklu, stary, to on. Jak ja jestem głupi. Ja tak chcę pomagać naszym ludziom, a zobaczcie. Jeżeli ty jesteś gościu, to... Ty, a co to za motocykl na lewo? Nie jedź tam, no głupi jesteś. Ja tutaj sobie staję. Stary, to musisz wtedy jechać, stajesz na poboczu. Jedź teraz na prawo, włącz się do ruchu. No i stój tutaj, na światłach. Patrz, wsiada. Jedź za nim, stary, tylko czekaj, na razie nie przekraczaj linii. Kurde, jak ty prowadzisz, stary. No pięknie. Dobra, jedz za nim. Jedź. Nie, jedź. Powoli. Nawróć tutaj. Jedz za nim, no spokojnie. Dobrze, moi drodzy, wszystko jest w naszych teraz rękach. Nie podjeżdżaj za blisko. No dobra, no to mamy gagatka. Teraz pozostaje nam go tylko śledzić i przy pierwszej, lepszej okazji złapać. Ale gościu się wkopał. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Dlatego, moi drodzy, jeżeli wam podobał się odcinek, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zostawcie subka z dzwoneczkiem. Zapraszam was również do mojego sklepu, gdzie czekają na was czapki oraz etui. No i zapraszam na kolejny odcinek serii GTA 5 Życie Gangstera, bo już w kolejnym odcinku zobaczycie, co tego gościa czeka. A jak macie jakieś pomysły, co może go czekać, to koniecznie dawajcie znać w komentarzach, to jeszcze je przemyślę i być może zobaczycie je w kolejnym odcinku. Dlatego bardzo wam dziękuję i widzimy się już niedługo. Siemanko, cześć! Siemanko, w moim sklepie na ospano.pl do zgarnięcia macie czapki oraz etui. A gdy już kupicie etui i czapeczki, moi przyjaciele, to trafia do was za darmo bransoletka i co najlepsze, autograf z waszym imieniem. Czy mój autograf, ale wasze imię, co nie? Więc zapraszam na www.ospano.pl i zapraszam do swojego sklepu. Teraz i wyłącznie teraz taka oferta. No i pamiętajcie, że czapeczek jest liczba ograniczona.